kończy się cykl 6 warsztatów, warsztatów niezwykle pysznych, bo kulinarnych, gdzie pod okiem doświadczonych szefów kuchni, pani Joli Piotrowskiej i pana Jacka Piotrowskiego, mieliśmy okazję próbować, smakować, przetwarzać, ale też uczyć się tego, jak można przerobić produkty, które są dostępne i potrawy, które tutaj tworzyliśmy, były właśnie inspirowane naszym otoczeniem, przede wszystkim otoczeniem Puszczy Kampinoskiej, także było bardzo smakowicie i bardzo się cieszę, że ten projekt udało się zrealizować. Robiliśmy różne rzeczy, począwszy od zupy cappuccino z leśnych grzybów, robiliśmy kaszotto grzybowe, robiliśmy ragu z dzika, tatar z sarny, robiliśmy pierogi z kozim serem i jak to obiecaliśmy naszym uczestnikom, zrobiliśmy deser na deser. Dzisiaj zrobiliśmy runo leśne, mus z leśnych owoców. Myślą przewodnią były kampinoskie smaki. Staraliśmy się wydobyć to, co na co dzień w Kampinosie możemy znaleźć, co możemy znaleźć w lesie, co mieszkańcy Kampinosu mogą przygotowywać u siebie na co dzień w domu. Staraliśmy się im pokazać trochę inną odsłonę, taką bardziej gastronomiczną. Sądzę, że najbardziej spodobały mi się warsztaty z tatarem z sarny. Z tego powodu, że uwielbiam mięso, w szczególności dziczyznę. A to była po prostu dziczyzna w najlepszym wydaniu. Dowiedziałem się wielu przydatnych w kuchni trików i po prostu sposobów, jak coś można przygotować, a także poznałem nowe przepisy. Nowe sposoby na przyrządzanie składników, które znałem już od dawna. Ale też właśnie zainspirowało mnie to do dalszych poszukiwań kulinarnych i do częstszego wykorzystywania darów lasu w kuchni.